Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie z Szamotu w archidiecezji poznańskiej, gdzie dzisiaj dla miejscowej ludności, a także dla kościoła lokalnego ogromne wydarzenie, bowiem kolegiata szamotulska uzyska decyzją Stolicy Apostolskiej tytuł Bazyliki Mniejszej. Z tym związane są oczywiście także liczne przywileje, którymi będą mogli cieszyć się wierni przybywający do tej Bazyliki Mniejszej poprzez różnego rodzaju odpusty. Te wszystkie przywileje, które wiążą się z nadaniem tytułu Bazyliki Mniejszej, a które służą pogłębieniu wiary miejscowej ludności. Uroczystości rozpoczęły się na Zamku Górków. Tam ksiądz arcybiskup metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki został przywitany przez miejscowe władze. A teraz, jak słyszymy, procesja zbliża się już do kolegiaty, jeszcze kolegiaty, a już za chwilę Bazyliki Mniejszej. Przy frontonie zostanie odsłoniona tablica z godłem Stolicy Apostolskiej, a następnie poświęcona tablica pamiątkowa. Podczas uroczystości zostanie odczytany także dekret, który kolegiacie nadaje tytuł Bazyliki Mniejszej. Posłuchajmy komentatora. Ksiądz arcybiskup dokonuje odsłonięcia herbu papieskiego i poświęcenia tablicy upamiętniającej nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej kolegiacie szamotulskiej. Thank you.
Do świątyni wchodzą liczne poczty sztandarowe, a także przedstawiciele bractw i stowarzyszeń kościelnych. Wnoszone są procesyjnie figury Matki Bożej Serca Pana Jezusa, a także oczywiście Matki Bożej Szamotulskiej. Dzisiejszą uroczystość uświetni chór Cantabile, którego dyrygentem jest pan Andrzej Warguła. Natomiast na organach gra Michał Dąbrowski. W drzwiach bazyliki widzimy już księdza arcybiskupa, metropolitę poznańskiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Podczas odsłonięcia godła Stolicy Apostolskiej orkiestra gra hymn papieski. Thank you.
Nasza parafia przeżywa wielką radość. Kolegiata Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia na mocy dekretu z dnia 13 maja bieżącego roku Kongregacji do spraw kultu Bożego, dyscypliny sakramentów otrzymuje tytuł Bazyliki Mniejszej. Dziś, 20 września, przypada kolejna rocznica koronacji cudownej ikony, której przed 44 laty dokonał ówczesny prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński. Te dwie wspomniane daty bardzo znacząco nawiązują do obecności Matki Bożej w życiu naszej wspólnoty. Wierzę głęboko, że dzięki ingerencji Maryi Matki Jezusa dziś możemy się cieszyć i być dumni z wyniesienia kolegiaty do godności Bazyliki Mniejszej. Dziękujemy Ci, Maryjo. Tytuł Bazyliki Mniejszej jest znakiem bezpośredniej łączności ze Stolicą Apostolską. Dziś widzialnym znakiem obecności wśród nas papieża jest obecność księdza arcybiskupa metropolity Stanisława Gądeckiego, który za chwilę będzie przewodniczył mszy świętej, podczas której odczytamy dekret o nominacji. Pozdrawiam i witam Cię, czcigodny nasz arcypasterzu, w naszej wspólnocie parafialnej. Kolejnym powodem naszej radości jest obecność wśród nas świętego Jana Pawła II w znaku jego relikwii. Są to relikwie pierwszego stopnia, czyli krwi świętego, które kilka tygodni temu otrzymałem w Krakowie z rąk Stanisława kardynała Dziwisza. Święty Janie Pawle II, powierzamy Ci naszą wspólnotę. Nadanie tytułu poza wielkim zaszczytem i wielką radością wszystkich szamotulan to także efekt licznych starań oraz szczególnego oddania tej sprawie wielu ludzi. Od lat w sercach mieszkańców naszego miasta biło pragnienie przeżywania dzisiejszej uroczystości. Warto zauważyć, że początkiem bezpośrednich starań o nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej naszej kolegiacie była rozmowa pana starosty Pawła Kowzana z księdzem arcybiskupem metropolitą w Ostrorogu w czasie święta 600-lecia tej miejscowości. Następnie ówczesny proboszcz, ksiądz kanonik Andrzej Grabański wraz z panem starostą wystosowali do księdza arcybiskupa prośbę, która dzisiaj jest przyczyną naszej wielkiej wdzięczności i radości. Dziś bowiem wspólnie jako mieszkańcy ziemi szamotulskiej radujemy się z wielkiej godności Bazyliki Mniejszej. Księży arcybiskupie, zwracam się z prośbą o odprawienie tej mszy świętej w intencji naszej wspólnoty parafialnej i wszystkich przybyłych pielgrzymów. A na prośbę także i księdza arcybiskupa i moją proszę księdza kanonika Andrzeja Grabańskiego, mojego poprzedniego tutaj proboszcza, o czytanie dekretu kongregacji, która wynosi do godności Bazyliki Mniejszej naszą kolegiatę. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczy Poznania. Wychodząc naprzeciw prośbie Jego Ekscelencji Najprzygodniejszego księdza Stanisława Gądeckiego, arcybiskupa poznańskiego, wyrażonej w liście z dnia 13 marca 2014 roku, w którym przedłożył postulaty i opinie duchowieństwa oraz wiernych Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Na mocy szczególnych pełnomocnictw udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka podnosi do tytułu i godności Bazyliki Mniejszej sanktuarium poświęcone Bogu ku czci Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława biskupa w Szamotułach, nadając mu bardzo chętnie wszystkie prawa i przywileje liturgiczne przysługujące mu zgodnie ze zwyczajem przy zachowaniu obowiązujących przepisów dekretu o tytule Bazyliki Mniejszej ogłoszonego dnia 9 listopada 1989 roku. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia,
siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 13 maja 2014 roku. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W duchu wdzięczności wobec Ojca Świętego papieża Franciszka, wobec księdza kardynała prefekta Kongregacji do spraw dyscypliny sakramentów, chciałbym też i w intencji wszystkich szamotulan złożyć tę najświętszą ofiarę, ofiarę miłosierdzia Bożego, która otwiera nas na te łaski konieczne do przeżycia swojego własnego bytowania ziemskiego w sposób godny i jednocześnie także w sposób Boży. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu.
Módlmy się. Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto Słowo Boże. Wszystkim, którzy Go wzywają. Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pan bliski wszystkim, Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele,
to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. A pozostawać w ciele to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto Słowo Boże. Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około godziny jedenastej i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o demara umówiłeś się ze mną? Wejdź co twoje i odejdź.
chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, drodzy szamotulanie, wszyscy wierni partycypujący w tej Eucharystii za pośrednictwem telewizji Trwam. Dzisiaj opatrzność pozwala nam uczestniczyć w uroczystym nadaniu Kościołowi Kolegieckiemu pod wezwaniem świętej Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława Biskupa tytułu i godności Bazyliki Mniejszej. Do czterech tego rodzaju bazylik archidiecezji poznańskiej, to znaczy katedry, sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze, fary poznańskiej i kolegiaty leszczyńskiej, dochodzi obecnie właśnie to piąte miejsce szczególnej łaski. Bazylika Mniejsza w Szamotułach. Dzisiejsze czytania każą nam rozważyć dwie prawdy. Pierwszą o miłosierdziu Bożym, jak przedstawiona jest właśnie ona w przypowieści o robotnikach winnicy, a drugą o pewnym osobliwym, charakterystycznym świadectwie tego miłosierdzia, jakim jest Bazylika Mniejsza. Najpierw pierwsza prawda. To zawarte w przypowieści o gospodarzu, o robotnikach i robotnikach winnicy nauczanie o miłosierdziu Bożym. Simile est deinum regnum celorum homini patri familias. To nauczanie zdaje się kłócić z naszym poczuciem sprawiedliwości. Zgodnie z wszelkimi zasadami dzisiejszej ekonomii za większą pracę należy się większa zapłata. Tymczasem gospodarz zapłacił jednakowo tak tym, którzy w spiekocie pracowali przez cały dzień, jak i tym, którzy ledwie rozpoczęli swoją pracę. Tak tym, którzy zaczęli o 6 rano, jak i tym, którzy rozpoczęli o 9, 12 i o godzinie 17. Tak właśnie stopniowo przebiega proces ewangelizacji narodów i tak też przebiegał proces ewangelizacji Europy. Na pierwszy rzut oka słusznym wydaje się nam szemranie i oburzenie zmęczonych robotników po całodniowej pracy. Musiała ich boleć hojność gospodarza dla tych, którzy pracowali tylko jedną godzinę. Sami woleliby, by gospodarz był dla nich hojniejszy, a dla robotników ostatniej godziny bardziej sprawiedliwy. Jest to nic innego jak ilustracja myślenia faryzeuszy, którzy zarzucają Jezusowi zbytnie miłosierdzie wobec grzeszników. Żydzi wiedzieli, że są narodem wybranym i nigdy o tym nie zapomnieli. W konsekwencji czuli się ważniejsi od pogan i patrzyli na nich z góry. Ale Boży punkt widzenia jest inny. Pan Bóg nie daje żadnemu narodowi klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Nie uznaje istnienia Herrenvolk, czyli rasy panującej. On pozostaje sprawiedliwy, ponieważ umówił się o denara i tyle właśnie wypłacił. Jest jednak również hojny, co dobrze oddaje łacińskie słowo liberalitas, od słowa liber, czyli wolny.
a wolność jego nie jest kaprysem bogacza. Bóg jest zawsze sprawiedliwy i jednocześnie ma zawsze prawo okazać się miłosiernym. Denarem bowiem płaconym robotnikom Królestwa Bożego jest zbawienie. Ta przypowieść jest najpierw skierowana do Żydów. Oni uważali, że ze względu na wielowiekowe zachowanie przepisów prawa, modlitwy i innych przejawów pobożności, mają automatycznie prawo do zbawienia na mocy zasad ekonomii. Za dobrą pracę należy się dobra zapłata. Wystarczała im sprawiedliwość boska, która odmierzy im zapłatę za ich pracę w postaci przestrzegania prawa, długotrwałych postów, jałmużny i modlitwy. Takiej mentalności przeciwstawia się Jezusowa przypowieść. Zbawienie nie jest rodzajem handlu. Zbawienie jest darem Bożym, a nie zapłatą. Darmowym darem Boga. Nie ma takiej ceny, którą człowiek mógłby uiścić za życie wieczne. Nie należy więc liczyć na swoje zasługi, bo jest ich zawsze za mało. Nadzieję można jedynie pokładać w miłosierdziu Bożym i na tym polega ekonomia zbawienia, potwierdzona w wielu miejscach w Piśmie Świętym, a w sposób szczególniejszy w dzisiejszej przypowieści, lecz także w przypowieści o ojcu syna marnotrawnego, gdzie syn pierworodny odgrywa rolę faryzeusza z przypowieści o robotnikach winnicy. Przypowieść nie chce zachęcać ludzi do lenistwa w służbie Bożej, lecz pragnie pouczyć, że Pan Bóg może w każdej godzinie powołać nas do Królestwa Bożego i że człowiek powinien być gotów zawsze na jego wyzwanie. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. To został powołany w zaraniu swego życia, czyli praktycznie powołany do wiary, podobnie jak Żydzi, pierwszym wybraniem. Nie może sobie rościć większych praw od tego, kto został powołany w czasie późniejszym, jak wszystkie inne narody, czyli poganie. Nikt nie powinien zniechęcać się ani cofać, myśląc, że jest za późno. Prawdziwy uczeń Chrystusa nie zważa zbytnio na własne warunki, na czas powołania, na służbę odbytą, ile raczej na chwałę Chrystusa, dla którego żyje. I tyle wystarczy o sensie dzisiejszej przypowieści o gospodarzu i robotnikach winnicy. A potem przychodzi sprawa druga, to znaczy dzisiejsze wydarzenie jest też okazją do zwrócenia uwagi na to, że Bazylika Mniejsza jest jakimś świadectwem miłosierdzia Bożego w stosunku do nas. Dzisiejsza uroczystość uczy nas nie tylko tej tajemnicy, ale mówi też właśnie o tej szczególnej instytucji, jaką jest instytucja Bazylki Mniejszej, dzieło miłosierdzia. Samo pojęcie bazyliki, jak wiemy, jest starsze niż chrześcijaństwo i pojawia się znacznie wcześniej na określenie budynku służącego do publicznych zgromadzeń, związanych w sposób szczególny z wymiarem sprawiedliwości. Etymologicznie rzecz biorąc, bazylika od słowa bazyleus, czyli król, jest niczym innym jak salą królewską. W czasach rzymskich i Rzymu republikańskiego tego typu budowle służyły nie tylko jako trybunał, ale również jako centrum załatwiania spraw publicznych, transakcji handlowych, uchwał politycznych i przemów oratorów. Swoją wielkością i przestronnością świeckie bazyliki w Rzymie wywarły znaczący wpływ na rozwój architektury chrześcijańskiej, bazyliki.
prowadząc do wznoszenia budowli przeznaczonych już nie dla ziemskiego Pana, lecz dla władcy niebiańskiego. I w 313 roku razem z edyktem mediolańskim cesarz Konstantyn zapewnił wolność kultu chrześcijańskiego i odtąd też zaczęto budować, najpierw w Rzymie, a następnie w innych miejscach imperium, imponujące świątynie na planie bazylikowym, przeznaczone najpierw dla kultu chrześcijańskich męczenników. Znoszenie wielkich bazylik spowodowało stopniowy zanik wcześniejszych, skromniejszych miejsc kultu, takich jak Tituli czy Domus Ecclesiae, w znacznej części mieszczących się wewnątrz prywatnych mieszkań patrycjuszy chrześcijańskich. Przestrzeń bazyliki chrześcijańskiej przyjmowała podłużny kierunek rozwoju. Taka podłużna struktura od wyjścia po apsydę wyrażała w języku form architektonicznych duchowy i zbawczy szlak ludzkiej wędrówki ku zbawieniu. Odzwierciedlała ideę czasu linearnego, właściwego tradycji biblijnej i chrześcijańskiej, czyli czasu rozumianego jako progresywna ciągłość, a nie jako kolista cykliczność się powtarzająca, podobnie jak w świecie pogańskim. Eschatologia chrześcijańska zmierza do wypełnienia czasu, idzie ku odkupieniu człowieka. Bazyliki zaś są, o ile to możliwe, skierowane apsydą na wschód, co stanowi aluzję do miejsca, w którym znajduje się raj i kierunku, z którego nadejdzie Chrystus, powracający na ziemię na koniec czasu. W średniowieczu bazylikami zaczęto nazywać tylko te kościoły, które były siedzibami dostojników kościelnych wysokiej rangi. Pośród tychże najpierw wyróżniono bazyliki większe, czyli Bazylika Major, kościoły zarezerwowane dla papieża. W Rzymie takimi bazylikami są Bazylika Świętego Jana na Lateranie, Świętego Piotra na Watykanie, Świętego Pawła za murami i Bazylika Matki Bożej Większej. Poza Rzymem istnieją jeszcze cztery inne bazyliki większe. Bazylika Świętego Franciszka w Asyżu, Bazylika Matki Bożej Anielskiej również w Asyżu, potem także Bazylika Świętego Marka w Wenecji i Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Z czasem plan bazylikowy został porzucony i określenie bazylika nabrało znaczenia honorowego. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zatytułowany Domus Ecclesiae, z 9 listopada 1989 wspomina, iż papieże obdarzają tym tytułem kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską, podkreślając ich ściślejszy związek z katedrą świętego Piotra. Po raz pierwszy tytuł bazyliki mniejszej w takim sensie nadał papież Pius VI kościołowi świętego Mikołaja w Tolentino w 1783. Uznana sława, piękno, powiązanie z najważniejszymi postaciami i momentami dziejów lokalnej religijności i duszpasterska gorliwość stanowiły zawsze decydujące argumenty na rzecz nadania tego tytułu. Dzisiaj w Polsce posiadają go znaczniejsze kościoły katedralne, kolegiackie i klasztorne. Tym przywilejem cieszy się 130 kościołów, 11 bazylik archikatedralnych, 10 bazylik katedralnych, 5 bazylik konkatedralnych, 22 bazyliki kolegiackie i 83 inne znaczące kościoły. Kongregacja obrzędów postawiła bazylikom mniejszym wysokie wymagania. Winny one odznaczać się odpowiednią wielkością oraz artyzmem,
a ich forma winna odpowiadać jak najdokładniej przepisom liturgicznym. Winny to być ośrodki promieniujące życiem religijnym i duszpasterskim. Tak więc na bazylice mniejszej spoczywają następujące obowiązki. Słowo Boże winno być tutaj często głoszone, tak w homiliach, jak i w kazaniach. Sprawowanie liturgii, a zwłaszcza Eucharystii, winno być wzorem dla innych kościołów, tak ze względu na przestrzeganie przepisów liturgicznych, jak i z racji czynnego uczestnictwa wiernych. Temu też mają służyć instrukcje i konferencje liturgiczne, które będą miały miejsce tutaj. Duchowieństwo razem z wiernymi winno odmawiać tutaj liturgię godzin, zwłaszcza jucznie i nieszpory. Liturgii winien towarzyszyć wzorcowy śpiew wiernych. Szczególną wagę należy przyłożyć do rozpowszechniania dokumentów Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej. Każdego roku należy celebrować ze szczególną troską święto katedry świętego Piotra, które przypada 22 lutego. Następnie uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca oraz rocznicę wyboru lub inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego. W ustalonych godzinach winni tutaj być do dyspozycji spowiednicy stosownie do potrzeb penitentów. Z uwagi na przybyszów z innych narodowości trzeba zadbać, aby wierni umieli śpiewać credo i Ojcze Nasz w języku łacińskim. Na frontonie winny być umieszczone odznaki papieskie lub stolicy apostolskiej. Miejsce to winno być miejscem szczególnego kultu i pielgrzymowania. Większa winna być też częstotliwość odprawianych mszy świętej i nabożeństw. Winna być tutaj wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, a Kościół powinien być otwarty przez cały dzień. Oprócz tych wymienionych obowiązków, bazylika posiada także swoje określone przywileje. I tak na przykład na szatach liturgicznych, chorągwiach, na pieczęci bazyliki można umieścić znaki papieskie, czyli skrzyżowane klucze. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą tę świątynię, będą w niej uczestniczyć świętej liturgii lub przynajmniej odmówią Ojcze Nasz i wierzę w Boga pod zwykłymi warunkami, to znaczy w stanie łaski uświęcającej, przy komunii świętej i modlitwie w intencji Ojca Świętego, mogą tutaj uzyskać odpust zupełny w następujące dni. Rocznicę poświęcenia bazyliki, dzień liturgicznej celebracji tytułu Kościoła, czyli 8 maja i w ostatnią niedzielę sierpnia. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca. W dzień wspominający nadanie tytułu i godności Bazyliki Mniejszej, czyli 26 maja. Raz w roku, w dzień ustalony przez ordynariusza miejsca, czyli 20 września, i raz w roku w dzień dowolnie wybrany przez każdego z wiernych. Jednym słowem, przed duszpasterzami jawi się wiele nowych obowiązków. W tym historycznym momencie, w którym wskazujemy na bazylikę jako szczególne miejsce miłosierdzia, miejsce przebaczenia, miejsce, w którym człowiek z powrotem odzyskuje godność dziecka Bożego, chciałbym jak najserdeczniej podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi za jego hojność w stosunku do szamotulskiej kolegiaty, księdzu kanonikowi Mariuszowi Marciniakowi. Dziękuję za wszystkie starania, jakie podjął w celu nadania tego nobilitującego tytułu tutejszej kolegiacie. Podziękowanie też dla pana starosty powiatu szamotulskiego, Pawła Kowzana, za pierwszą myśl o nadaniu tego tytułu tutejszej kolegiacie, panu burmistrzowi Włodzimierzowi Kaczmarkowi, prezesowi Banku Spółdzielczego Duszniki, w ogóle wszystkim tutaj szamotulanom i gościom, którzy dzisiaj uczestniczą w tej uroczystości,
i którzy z dumą przychodzą do tej świątyni, świadka wieków, jednocześnie świadka wielkich wysiłków przy utrzymaniu jej w takim stanie pięknym, jednocześnie dostojnym. Dziękuję Panu Bogu za dar uczestnictwa w tym podniosłym dniu, który wpisuje się złotymi zgłoskami w wielowiekową historię Szamotu. Życzę wszystkim, którzy odwiedzają i będą nawiedzać tę bazylikę, aby stali się żywymi świadkami Bożego miłosierdzia. Wierzę w jednego Boga. Do Boga, który objawia swoją łaskawość w tajemnicy miłosierdzia, zanieśmy pokorne prośby przez wstawiennictwo Szamotu Pani. Módlmy się za Kościół Święty, aby współczesnemu światu ukazał Boga jako miłującego Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupa Stanisława, biskupów i kapłanów, aby przez swoją pasterską posługę ukazywali Boga obecnego wśród swojego ludu w sakramentach świętych. Ciebie prosimy. Módlmy się za seminaria duchowne i za wszystkich powołanych do służby Bożej, aby przez swoje całkowite oddanie się Chrystusowi byli świadkami przyszłego zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby swoje cierpienia łączyli z męką Chrystusa i ofiarowali je za zbawienie nasze i całego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich, zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców, aby Bóg, bogaty w miłosierdzie, przyjął ich do wiekuistej radości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, zgromadzonych przy ołtarzu Pańskim, oraz za wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, abyśmy przez częste uczestnictwo w ofierze ciała i krwi Pańskiej zasłużyli sobie na wieczną komunię z Chrystusem w niebie. Ciebie prosimy. Boże, który jesteś miłością, umocnij nas swoim błogosławieństwem i uczyń nas świadkami Twojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Twojego imienia, a także na Boży Twarz i całego Kościoła Świętego. Ojcze Święty, przyjmij ofiarę, którą dzisiaj pokornie Tobie składamy, obchodząc uroczystość i wspomnienie Najświętszej Maryi Dziewicy. I sprawa, by dla nas zjednoczonych z ofiarą Chrystusa stała się źródłem pociechy w tym życiu i zapewniła nam wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w swoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem, biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Stanisławem biskupem, świętym Janem Pawłem II, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia święta będzie udzielana przy balaskach, przy figurze świętego Antoniego, przy ołtarzu Matki Bożej Fatimskiej, przy ołtarzu świętego Krzyża, przy ołtarzu świętego Józefa i pod chórem.
Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca i Ciebie wieczna chwała. Tobie wszyscy Módlmy się. Posileni paschalnym sakramentem prosimy Cię, Boże, abyśmy oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna i przeżywając codziennie w naszym ciele misterium śmierci,
Umocnieni nadzieją nieba, każdego dnia głosili orędzie zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Krótkie, ale szczere podziękowania za to, co mogliśmy dzisiaj przeżyć. Na początku bardzo gorąco dziękuję księdzu arcybiskupowi za odprawienie tej uroczystej mszy świętej. Dziękuję wszystkim, którzy wspomogli przygotowanie i przeżycie tej uroczystości, wyniesienia naszej kolegiaty do godności Bazyliki Mniejszej. Najpierw pragnę podziękować moim współpracownikom, księżom wikariuszom, panu kościelnemu, organiście, klerykom. Dziękuję bardzo chórowi Cantabile pod dyrekcją pana Andrzeja Warguły, zespołowi Szamotuły z naszego Szamotulskiego Ośrodka Kultury, orkiestrze Grandiozo, służbie liturgicznej. Bardzo dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, delegacjom z parafii naszego dekanatu oraz reprezentujące instytucje świeckie. Wyrazy wdzięczności składam tym wszystkim, którzy materialnie wspomogli przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości. Tak więc dziękuję starostu powiatowemu w Szamotułach, Urzędowi Miasta i Gminy Szamotuły, Bankowi Spółdzielczemu Duszniki z Szamotu oraz wielu osobom, które indywidualnie wpłaciły na konto ofiary z przeznaczeniem pomocy w organizowaniu wspomnianej uroczystości. Także czuję taką wewnętrzną potrzebę serca, aby podziękować jednej osobie, która bardzo wiele wniosła pracy i serca w przygotowanie to bezpośrednie tej dzisiejszej uroczystości, tego uroczystego dnia. Bardzo dziękuję panu Jarkowi Kałużyńskiemu. To on zaprojektował, wykonował napis nad głównym wejściem do naszej dzisiejszej bazyliki, tablicę informacyjną bazylice. Bardzo mu dziękuję za wszelką pomoc. Bardzo dziękuję także telewizji Trwam i Radiu Maryja, dzięki którym mogliśmy usłyszeć, myślę, że wszyscy wiedzą, ale ponownie usłyszeć, że Szamotuły to bazylika, ale to także sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Szamotu Pani, do którego sanktuarium wszystkich serdecznie zapraszam. Wszystkim pragnę wyrazić swoje podziękowanie. Wszystkim za wszelkie dobro. Bóg zapłać. Ekscelencjo księże arcybiskupie, zebrani w tym uroczystym dniu w tej świątyni wyrażamy naszą radość i wdzięczność za Twoją obecność wśród nas, za przewodniczenie tej pięknej liturgii, za ogłoszenie w imieniu Ojca Świętego, że nasza kolegiata od tej chwili jest bazyliką mniejszą, Bogu na chwałę, ku czci Boga Rodzicy Dziewicy Maryi, a ludziom na pożytek. Wasza Ekscelencjo, w miniony czwartek odbierałeś życzenia i wspominałeś swego patrona, świętego Stanisława Kostkę. Prosimy przyjąć i nasze szczere życzenia, abyś zdążając wytrwale za Chrystusem w dalszych latach posługi, na chwałę Trójcy Świętej i Boga Rodzicy, w duchu i prawdzie odnajdywał ewangeliczną radość płynącą z przekazywania dobrej nowiny ludziom, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która zawieść nie może. Niech Bóg, który jest miłością, obdarzy księdza arcybiskupa zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania nowych duszpasterskich wyzwań, jakie niesie z sobą posługa przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Szamotuł Pani niech wspiera trud i umacnia w miłości i prawdzie posługę w całym polskim Kościele, a szczególnie w naszej archidiecezji. Na Twe ręce, księże arcybiskupie, dziękujemy także wszystkim, którzy przybyli tu,
aby wraz z nami dzielić radość w tym szczególnym dniu władzom powiatu, władzom miasta, przedstawicielom różnych grup społecznych i zawodowych, kapłanom, osobom konsekrowanym, tym, którzy wspierają nasze sanktuarium modlitwą i ofiarą. Dziękujemy chorym i tym, którzy łączyli się z nami w gorliwej modlitwie za pośrednictwem telewizji Trwam. Tu, w tym miejscu, jak w domu u mamy, jest miejsce dla was wszystkich, dla każdego szukającego pociechy w smutku i cierpieniu. Niech Szamotuł Pani, Matka Pocieszenia, wyprasza wszystkim potrzebne łaski nie tylko dla parafian i mieszkańców, ale dla każdego pielgrzyma, który swe kroki skieruje do naszej Bazyliki. Zegnie kolana przed Najświętszym Sakramentem i z wielką ufnością spojrzy w oczy Pani o sentirowym obliczu. Podziękowania i życzenia złożyła rodzina państwa Dekiert w imieniu parafii i wszystkich, którzy przyczynili się do tej uroczystości. Wasza Ekscelencjo, Księdze Arcybiskupie, Przewielebny Kanoniku, wszyscy obecni byli kapłani Kolegiaty Szamotulskiej, szanowni goście. Przybyliśmy dzisiaj w uroczystej procesji z Zamku Szamotulskiego do Szamotulskiej Kolegiaty. Taką samą drogę jak przed wiekami kaplicy zamkowej szła skromna ikona Matki Boskiej Pocieszenia, którą nasi przodkowie powierzyli swoje troski. Mieszkańcy ziemi szamotulskiej mojego pokolenia mają ten zaszczyt, że jednocześnie mieli szczęście być świadkami uczestniczenia w kolejnym doniosłym wydarzeniu religijno-historycznym, nie tylko w dziejach tej świątyni, ale stanowiących tak ważną datę w dziejach miasta i całej ziemi szamotulskiej, którą odnotują kroniki oraz media dokonujące historycznych zapisów. Pamiętamy uroczystą doniosłość koronacji Matki Boskiej Pocieszenia 20 września 1970 roku, w którym miałem przyjemność brać udział. Była ona dokonana przez prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stanowiła wielką manifestację wiary Szamotulan wszystkich ludzi skupionych wokół Kościoła. Pamiętamy radość przywrócenia w 2000 roku godności kolegiaty naszej dzisiejszej bazylice. Pamiętamy radość z przywiezienia przywiezienia relikwii Stanisława Biskupa i ich złożenia przez księdza kardynała Dziwisza. Dzisiaj z woli Ojca Świętego papieża Franciszka za wstawiennictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, jednocześnie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polskich, mamy szczęście uczestniczyć w okolicznościach nadania kolegiacie szamotulskiej godności Bazyliki Mniejszej. Pamiętam, jak kiedyś z księdzem Gramańskim zabiegaliśmy o to. Wyrażamy wdzięczność, że tym aktem potwierdzono miejsce naszej świątyni wśród najznamienitszych kościołów Wielkopolski, Polski i świata. Stąd będąc zaszczycony udziałem w tym historycznym i doniosłym akcie oraz możliwością, z której korzystam teraz, pragnę osobiście, a także w imieniu wszystkich samorządowców, przekazać księdzu arcybiskupowi serdeczne podziękowanie za działania wspierające nasze starania podejmowane w Kościele Poznańskim, szczególnie za jego wstawiennictwo w Stolicy Apostolskiej, które zakończyły się nadanie naszej świątyni tej prestiżowej, honorowej rangi. Pragnę też serdecznie podziękować obecnemu proboszczowi, księdzu Mariuszowi Marciniakowi, za ogromny wysiłek w kontynuowaniu i ukończeniu sukcesem tego dzieła. Dziękuję również wszystkim byłym proboszczom parafii kolegiackiej, z którymi miałem szczęście i honor współpracować. Dziękuję wszystkim, którym trudno wymienić nazwiska, kapłanom, instytucjom, osobom fizycznym. Rzecz by można, przez trudy do gwiazd, jak mówi łacińska sentencja, per aspera ad astra. Szanowni parafianie, tak jak 20 kwietnia
1921 roku powiat szamotulski wsparł Wawel w jego odnowie po zniszczeniach. Tak dzisiaj powiat szamotulski ufundował tablicę, która upamiętni na wsze czasy podniesienie tej kolegiaty do godności bazyliki. W tym miejscu chciałbym serdecznie tym bukietem kwiatów w imieniu wszystkich szamotulan, w imieniu wszystkich parafian przekazać podziękowanie księdzu arcybiskupowi oraz przekazać ryngraf dla naszego proboszcza, przed którym jedno dzieło się skończyło. Ma bazylikę, a czeka na organy. Dziękuję. To słowa starosty szamotulskiego, pana Pawła Kowzana. Dziękujemy Panu Bogu. Pan Bóg jest dobry, gdy człowiek uzmysłowi sobie, że 44 lata temu mogliśmy tutaj jako seminarium to gnieźnieńskie uczestniczyć w koronacji Matki Bożej Szamotuł Pani i teraz po 44 latach przybyć ponownie w to miejsce po to, żeby podnieść do godności bazyliki mniejszej tutejszą kolegiatę. Już może sobie wyobrazić, ile innych rzeczy mogło się wydarzyć, do których nigdy by nie doszło. Dlatego dziękujemy miłosierdziu Bożemu, że nas wspiera i nam pomaga i także, że wspomaga nie tylko tutejszą bazylikę, ale cały nasz Kościół katolicki w Polsce. Za co jesteśmy wdzięczni Bogu i Jego także Synowi Chrystusowi oraz Jego Matce. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ksiądz arcybiskup wraz z asystą udaje się do ołtarza Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani, bowiem bazylika mniejsza jest równocześnie sanktuarium Matki Bożej.
słuchacze Radia Maryja. I tak dobiega końca uroczystość nadania Kolegiacie Szamotulskiej tytułu Bazyliki Mniejszej. To ogromna radość dla wszystkich tutaj zgromadzonych, dla całych Szamotuł i ziemi szamotulskiej, ale równocześnie dla Kościoła w Polsce. Do grona czterech bazylik mniejszych w archidiecezji poznańskiej dołącza ta piąta, kolejna, która równocześnie jest sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Szamotuł. W imieniu mieszkańców Szamotuł, w imieniu księdza kustosza tego sanktuarium wypada nam zaprosić Państwa do odwiedzenia i szukania pocieszenia u tej, która pociesza mieszkańców ziemi szamotulskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy za trwanie na modlitwie wraz ze zgromadzonymi w Bazylice Mniejszej. Pozdrawiamy szczególnie wszystkich chorych i tych, którzy pocieszenia Matki Bożej w tym momencie potrzebują. Dziękuję także ekipom technicznym Radia Maryja i telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.